Przez całe życie wiedziałem jedno z niezachwianą pewnością, że moim przeznaczeniem jest chwała wielkiego czempiona Słońca. Nawet po śmierci Dzirana, po upadku Południka, nie zwątpiłem w przeznaczenie. Aż się pojawiłaś. Gdy usłyszałem, że przeżyłaś, ogarnęły mnie wątpliwości. Tak jak Słońce wschodzi i zachodzi, ci, których mam zabić, giną. A jednak zawiodłem. Jak? Dlaczego? Z każdym twoim atakiem, z każdym poległym żołnierzem, moje zwątpienie rosło. Ciągle myślę o chwili, gdy mój nóż przebija twoje gardło. Jeden ruch. Małe pociągnięcie, a zginęłabyś. W zabijaniu jestem wyćwiczony. Skąd wahanie? Czemu nie wykonuję swojego zadania? Masz bliznę na policzku. Nie dokończyłeś dzieła. Tak, pamiętam. Dobrze walczył. Chodź, Dzikus. Nazywał się Rost. I był lepszym człowiekiem niż ty kiedykolwiek będziesz. Lepszy jest ten, który nie kończy z wyprutymi flakami. Nie. Nie chodzi o niego. Mogłem cię wykończyć, zanim zaatakował. Bez skutku. Ta klęska dręczyła mnie. Bezustannie. Dopiero gdy cię schwytałem w tamtym miejscu, dostrzegłem plan mojego pana, skryty za całym ciągiem dotychczasowych wydarzeń. Ty miałaś przeżyć wtedy na górze, zakłócać pracę i zabijać moich ludzi. Tak jest. Miałem cię pojmać. Tutaj, abyś mogła zginąć jako święta ofiara dla Słońca. Wszystko jest tak, jak miało być. Przewidziane i przeznaczone. Że jesteś idiotą. Groźnym idiotą. Ale wciąż idiotą. Całe to ględzenie o losie i przeznaczeniu. Założę się, że Hades mówił ci to samo, co? Rozgrywają cię jak dziecko. Hades to starożytna maszyna, a nie jakiś podziemny cień z mitów Kardża. Nie obchodzi go Południk. Chce zniszczyć wszystko i wszystkich. A ty jesteś jego wiernym sługą. Nie służę podziemnemu cieniowi, ale Słońcu w cieniu. Częściom natury związanych jednym celem. Cieniowi i Słońcu. Ciemności i światłu. Naprawdę nie słyszysz, jakie dyrdy mały pleciesz? Służbę szalonemu ludobójcy, królowi Słońce, zamieniłeś na służbę maszynie. To nie jest awans, o nie. Przypomnę sobie te słowa, gdy będziesz płonąć, trawiona płomieniami. Nie dostrzegasz istoty rzeczy. Twoje wątpliwości zostały pokonane, tak jak ty sama. A wraz z pewnością wiary przychodzi niepowstrzymana siła. Więc chciałbym stawić swoją wiarę na próbę. Zobacz, czy wszystko działa tak, jak chcesz. Krąg się zamknął. Każdy element jest na swoim miejscu. Tam, gdzie powinien być. Zamknięte w klatce zwierzę spełni swoje przeznaczenie. Zwierzęcia ofiarnego. A! Zwierzęta ofiarne. Zapomniałem. Gdy zniszczyłaś sieć zaćmienia, wysłałem posłańców na wschód, aby zebrali siły i przygotowali inwazję na świętą ziemię. Mają zabić wszystkich Nora. Chciałem cię tam złapać, ale niestety spotkaliśmy się o wiele wcześniej.
Po co bez potrzeby mordować dziesiątki niewinnych? Szkoda Zachodu. Masz rację. Nawet nie nacieszę oczu. Nieważne. I tak nie mogę już odwołać tego rozkazu. Dzięki temu, że zniszczyłaś sieć, łączność na duże odległości jest niemożliwa. Skazałaś nie tylko siebie, ale i całe plemię. Nie dostrzegasz w tych zdarzeniach palącej sprawiedliwości słońca. Twój fokus. Potężne urządzenie, prawda? No i takie delikatne. Jak widzisz, tym razem nie zawahałem się. Nóż został już przekręcony. Radujcie się! Nadszedł koniec życia w cieniu! Nowy świt drży na horyzoncie. Nowy dzień niebawem nadejdzie. A gdy nastanie, fałszywy król słońce umrze, a światło to ja stałem się narzędziem proroctwa. Obie połowy złączone w jednym celu. Cień i słońce, światło i mrok. Noc i dzień. Patrzcie! Nie uciekajcie! Nie dostrzegacie dowodu błogosławieństwa słońca! Jak inaczej takie cienie jak ty mogłyby kroczyć pośród nas? Gdyby nie łaska słońca, gdyby nie miały nam pomóc. Chcąc uświęcić ten plac, promienny tyran rozkazał, by wielu niewiernych zginęło od kopytań Behemota. Potężny jest Behemot od słońca, ale staje się potężniejszy, gdy nad niego moc cienia. Niechaj ta, która knuła przeciw nam, zginie jako pierwsza. Niechaj będzie pierwszą z tysięcy! Nigdy tego nie pokonam bez broni. Cała moja broń została na platformie, a ten krąg zdaje się być bez wyjścia. Wykorzystam przeciw niemu jego siłę. Muszę jakoś zwabić Behemota do tych słupów. Ten słup jest słabszy. Jeszcze jedno uderzenie, a puści. Muszę zejść na drogę. Spadła.
nikt to odzyskał. Cienie! Zabić ją! Zabić ją! Dlaczego sam tutaj nie przyjdziesz, tchórzu? A więc jesteś. Naprawdę ryzykowałeś. Oczywiście, że tak.
Gdybyś zginęła, Święta Góra Nora nie ujawniłaby swoich tajemnic. Szkoda, że straciłeś czas. Hilis zniszczył mój fokus. A z nim rejestr Alfa. Skądże znowu? Gdy monitorowałem twojego fokusa, na bieżąco kopiowałem każdy plik. Zainstalowanie danych w nowym fokusie było dziecinnie proste. Najlepszego, Izaaku. Tata bardzo kocha swojego synka. Robisz wszystko, żeby nie dało się ciebie lubić, Silence. Ale potrzebuję tego. Zobaczysz, gdzie się urodziłaś. Może się czegoś dowiesz. Tak. Poznam maszynę, która sprowadziła mnie na świat. Jak to ująłeś? To ja znikam. Czekaj. Tak? W jaki sposób ustaliłeś moją pozycję, skoro nie mam fokusa? Serio, Aloy. Nie trzeba geniusza, żeby się domyślić, że Hilis wrzuci cię do Pierścienia Słońca. Zajeździłem 2 bieguny, aby dotrzeć tutaj na czas. Więc ruszaj już. Hilis rozpoznał cię w Kręgu Słońca. Wcześniej mówiłeś, że pomogłeś zaćmieniu. Nie, że znałeś człowieka, który zabił który prawie mnie zabił. No to już wiesz. Jest poważnym zagrożeniem. Zróbmy więc, co się da, aby on i Hades nie zwyciężyli. Jasne. Od kiedy umiesz radzić sobie z maszynami? Odkąd odkryłaś, jak to się robi? Oczywiście musiałem zniszczyć skaziciela, aby zdobyć potrzebne części. Ale to ty pokazałaś mi, jak tego dokonać. To kolejna korzyść ze śledzenia twoich poczynań przez fokusa. Prawdę mówiąc, same podstawy tej techniki nie różnią się zbytnio od szamańskich rytuałów Banuk. Choć oczywiście są dużo lepsze. Świetnie. W takim razie, proszę bardzo. Pójdę już. Jakby tego było mało, Hilis rozkazał oddziałowi zaćmienia zaatakować świętą ziemię Nora. Plemię jest już osłabione. Nie mają żadnych szans. Musisz iść ze mną. Nie zgadzam się. Muszę poczynić swoje przygotowania. Co za... Czemu w ogóle cię pytamy? I tak nie odpowiesz. Skontaktuję się z tobą we właściwym czasie. Odezwę się później. Przy okazji, jeśli planujesz wrócić na terytorium Karcza Cienia, przyniosłem ci stosowne przebranie. Myślisz o wszystkim, co nie? Ktoś musi. Aloy, gdy poszukiwałaś rejestru Alfa w bunkrze Nowego Świtu, byłem zbyt okrutny. Dla twojego dobra mam nadzieję, że ktoś czeka na ciebie pod tą górą. Nie coś, ale ktoś. Ja!
Ten zapach. Płonące drzewo. Obręcz. Wieże straszniczy w ogniu, ale wachtownicy zdołali dostrzec plamię. Zrobili wszystko, żeby chronić obręcz. Ale bramę nie wytrzymała. To jest przyszłość Hadesa. Metal i popiół.